słyszysz czy nie? Dobrze jest? Godzina 14.10, Międzynarodowy Port Lotniczy na Okęciu. Godzina 14.10, Międzynarodowy Port Lotniczy na Okęciu. Ląduje samolot rejsowy Polskich Linii Lotniczych LOT z Frankfurtu, a na pokładzie piłkarze łódzkiego Widzewa, którzy wczoraj niestety przegrali w ostatnich minutach mecz z Football Club Liverpool, ale przeszli do półfinału klubowego Pucharu Europy, Mistrzów Europy. Proszę Państwa, samolot w tej chwili ląduje. Ekipa telewizyjnego Kuriera na płycie lotniska. Za chwilę będą wysiadać piłkarze opromienieni już sławą po wyeliminowaniu słynnego Liverpoolu. Panie prezesie, serdecznie gratulujemy. Telewizyjny Kurier Warszawski. Czy spodziewaliście się tego sukcesu? Wie pan, w naszych planach musimy zakładać przyjemne niespodzianki. No bo wtedy sport by nie miał sensu, gdybyśmy zakładali, że nie mamy żadnych szans. Widzew stał się pogromcą angielskich drużyn. No, tym bardziej, że te tradycje dawniejsze, wygrywanie tamtych meczy na pewno pomogły w tej wojnie psychologicznej. Proszę pana, czy chcielibyście trafić teraz na Juventus Turyn? Raczej nie. Raczej nie. Ze względów gry Zbigniewa Bońka, czy? Właśnie z tego względu. A jaka drużyna by najbardziej wam leżała w tej chwili? Wie pan, myśmy się dzisiaj trochę nad tym zastanawiali, ale nam jest chyba już obojętnie, bo i Hamburger jest świetną drużyną i Real Sociedad też ma mnóstwo reprezentantów. Także kibice warszawscy liczą, że łódzki Widzew tym razem dojdzie do finału Pucharu Europy. Nie, chcąc myśleć o finale, trzeba dobrze rozegrać dwa mecze półfinału. Ja sądzę, że tak się stanie. No, ja jestem optymistą. Serdecznie gratulujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Jak ocenia pan w tej chwili, już po paru godzinach, ten mecz w Liverpoolu? Ja mogę ocenić, że muszę powiedzieć, że bardzo dobrze grał drużyna Liverpoolu. Z tym się właśnie liczyliśmy, ale z drugiej strony pokazaliśmy, że też potrafimy piłkę grać. Zrobiliśmy wszystko, żeby polskich kibiców nie zawieść, bo na nas liczyli od samego początku. I uważam, że mogliśmy teraz na dobrą drużynę wylosować i walczyć dalej. Ja sądzę, że takim niezwykle sympatycznym akcentem było zakończenie samego spotkania, kiedy wszyscy kibice brytyjscy wstali i wam właśnie klaskali, kiedy wy żegnaliście się z brytyjską publicznością. No to właśnie jest, właśnie brytyjska publiczność taka, że ona obiektywnie cały czas dopinguje drużynę swoją, a w końcówce, jak drużyna przeciwna jest lepsza, to wtedy właśnie oklaski. I obojętnie, czy graliśmy Manchester City czy United, to zawsze tak było. Staliście się pogromcą brytyjskich drużyn. Co zrobić, no, jesteśmy drużyną z charakterem. Proszę pana, na kogo liczycie w tej chwili, z kim chcielibyście najbardziej w tej chwili zagrać? Ja osobiście bym chciał grać z Hiszpanami. A nie chciałby pan się spotkać z drużyną Zbigniewa Bońka? Nie, dlatego chciałbym się spotkać z nimi dopiero w finale. Gratuluję, serdecznie gratuluję. Chodź. Smolar, co to wkłada? Dobra. Nie, ja chcę zrobić jak Wilica?
Jakie odwiedzenia? Co? Na służbie? Słuchaj, ty wyglądasz jak gminiarz. Ale odwróć się, odwróć się w drugą stronę. Ale ty wyglądasz jak strażak. Odwróć się w drugą stronę, ty strażak. Masz pasz jak dziewuchy, jak zakochane. Jak biegną, bo czują szmale, pobiegną. Pyta się. Drogą miłość przeżywasz. O, uważajcie, bo ręki się odkręcą. Ręki podkręcą. Nie, 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 żadnych zatrzymyka nie jest. I jak zwykle nie pijemy. Tak, że Tomek, za chwilę, bo ja chcę skręcić tutaj zaraz, bo jeszcze od rozpodyć. Mogę? Bliżej? Możemy jechać? Tak, startuj. Ja będę rozmawiał z chłopcami. Miło mi, że jako pierwszy w Polsce w imieniu wszystkich kibiców, którym zrobiliście tak miłą niespodziankę wczorajszą swoją podstawą, mogę wam pogratulować awansu do półfinału. Oczywiście podstawowe pytanie, które nasuwa się wszystkim, w którym momencie wczorajszego spotkania uwierzyliście w awans do półfinału? Józef Młynarczyk. Jeżeli chodzi o mnie, to ja uwierzyłem w awans, już niemalże pewny awans po strzeleniu przez Miłka był wyrównującej bramki skarnego na 1-1. Włodzimierz Smolarek był w kilku sytuacjach z Grobelarem. Kilka wykorzystywał, kilka nie. Oczywiście obok olbrzymiej radości z awansu do półfinału zastanawialiśmy się, czy nie było szansy na wygranie tego meczu z drużyną Liverpool. Ja uważam, że szansa była i bardzo duża, ale nas wynik taki, jaki był, zadawalał i dlatego uważam, że Anglicy należało im się remis lub zwycięstwo. Proszę panów, do wszystkich pytanie, bo czasu mało, a z wszystkimi nie można porozmawiać. Kogo chcielibyście wylosować w półfinale? No pojętnie, nam jest to pojętnie. Teraz nas muszą się bać. Mówił Mirosław Kłokiński. Dziękuję bardzo i gratuluję raz jeszcze. Myślę, że w piątek będziecie z zainteresowaniem śledzili losowanie. Ja mam jeszcze pytanie do pana Młynarczyka. Proszę pana, swojego czasu, jak Janek Tomaszewski bronił w słynnym meczu z Anglikami na Wembley, prasa brytyjska pisała, że był to człowiek, który zastopował Anglię. Czy nie czuje się pan w tej chwili w tej samej sytuacji? Nie, no mi się wydaje, wie pan, że nie może tak być, bo cały zespół jednak zasłużył na słowa, wie pan, uznania za tą walkę, za ambicje, wie pan. No i po prostu za udowodnienie to, że jednak potrafimy walczyć z tymi Anglikami. I to mi się wydaje, to jest najważniejsze, że wszystkim należy tu oddać, wie pan, to, co właśnie włożyli w ten mecz. Tyle wysiłku, tyle trudu. Mi się wydaje, że cały zespół jest, jak się to mówi, wie pan, no bohaterski, no tak naprawdę. Radość ogromna. Radość ogromna. Panie Józefie, ale przybyło wam kilku nowych zawodników, między innymi przypominający swoim wyglądem policjanta brytyjskiego Włodzimierz Smolarek. No ja tu chcę powiedzieć, że te właśnie hełmy to otrzymali od takich zagorzałych kibiców angielskich właśnie w prezencie te hełmy. Czyżby przestali już kibicować Liverpoolowi? Nie sądzę, ale wie pan, jednak to jakoś... Najładniejsze po zakończeniu wczorajszego spotkania było zachowanie publiczności. Rzadko spotyka się, żeby przegrany zespół zebrał tyle owacji. No muszę pan powiedzieć, że sam w ogóle byłem zdziwiony zachowaniem angielskiej publiczności, bo jednak mimo wszystko oddali nam to, że po prostu takie odczucie było, jakby jak oni by to ocenili, to nasza publiczność by oceniła, że my po prostu byliśmy ze swoim lepszym w przekroju tych dwóch spotkań. Znająca się na futbolu. Znająca się oczywiście. Dziękujemy. Dziękujemy. Najlepszych drużyn. Podobno chcecie grać albo z Hamburgerem SV, albo z Sociedad Realem. Niemniej jednak kibice są rządni dalej w górę. Jeszcze, bo ja potrzebuję sobie jeszcze pieniążki, ale do czego innego. Tyle, bo mi już wierzę. Daj, bo Sławek, nie rób tego. Oni robią pianę i tyle. Od razu mam jedno pytanie. Tak. Czy byłoby możliwe, żebym ja
ja jutro przyjeżdżam. Chciałeś, żebyśmy poszli na Tadeusz Michalski. Powtarzam, pan Tadeusz Michalski. Zobacz, chodź. Proszę, tam około 10 na stadionie, bo potem to nie wiem, czy pan wie, że pan będzie robił całe 48 godzin za gwiazdę telewizyjną. I tam pana redaktora. Nie staje. Ale nie dojdziemy na 15 stacji. Ja będę głosem leciał i przylecimy, bo strasznie by tak zależało na tym zdjęciu, a potem na pogadaniu takim, bo ja muszę to mam kontekst do gadania. I na twarz na niego. No ty, no ja nie uczę sany, no widzisz. Czas wychodzą tam. Osoba oczekująca na poprzeczanie się w ogóle, jeszcze pana informacji. Nie, u nas tak zwał. Tam? Dziękuję. To co, jedziemy, Janusz? No czekaj, bo to jest Włodka chce jeszcze, tak? Tak. To jest Włodka, bo to jest Włodek. Włodek, chodź tutaj, stań obok Mirka. Nie nerwowo. Spokojnie. Jest tam. Grajcie, grajcie, pan. Co, możemy zaczynać? Tak? Możemy zaczynać? Już gramy. Darek, zaczynaj. Proszę, panie prezesie, jeśli można. Proszę bardzo. Wielu kibiców uważa, że pan Ludwik Sobolewski jest autorem niejednego sukcesu klubu RTS Widzew. Przedstawiam państwu prezesa klubu RTS Widzew, pana Ludwika Sobolewskiego. Panie prezesie, na wstępie serdeczne podziękowania w imieniu własnym, naszej redakcji i chyba wszystkich kibiców w naszym kraju za umożliwienie transmisji telewizyjnej bezpośrednio z Anglii. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. RTS Widzew jest znakomicie prosperującą instytucją. Miejmy nadzieję, uda nam się kiedyś zrewanżować. Panie prezesie, jak pan przeżył to spotkanie? No tak jak chyba wszyscy. Czy spodziewał się pan, że sytuacja przybierze taki właśnie obraz? Nie, ja liczyłem, że my przejdziemy Liverpool. Liczyłem, byłem tylko przekonany, że ta walka będzie bardziej, no, ta szala będzie się bardziej przeważała. Ale jak żeśmy strzelili na 1-1, to już spokojnie wiedziałem, że chłopcy już nie pozwolą sobie bierzeć tego. Jak pana klub spędzi czas dzielący do następnego spotkania? No teraz to jest Bałtyk. Najważniejsza sprawa, najważniejsza, tak? Bałtyk, Liga. I w ogóle jest Liga dla nas w tej chwili najważniejsza. Półfinał będzie raczej wpleciony w Ligę. Ale przede wszystkim to jest Liga i walczenie mistrza Polski. To jest podstawowa rzecz. Wielu kibiców zadaje sobie pytanie, co będzie w sytuacji, kiedy naprzeciwko Józefa Młynarczyka stanie Zbigniew Boniek. Myślał pan o takiej sytuacji? No wie pan, to jest za wcześnie myśleć o tym. Zależy od Bońka, czy będzie grał, czy nie będzie grał. Trudno jest powiedzieć, jak to będzie. W każdym razie w Łodzi będzie miał na pewno sympatyczne przyjęcie. Na pewno, nie ulega wątpliwości. A jak będzie grał, to się postaramy, żeby tak dobrze nie grał. Zawsze. Dziękuję panu za tę rozmowę i rezerwujemy sobie czas na najbliższe spotkanie przed walką o finał. Trener Władysław Żmuda. Panie trenerze, czy po spotkaniu z Liverpoolem, znający się na piłce angielscy kibice, o czym nas przekonali swoją postawą na zakończenie spotkania, rozkochani w futbolu, czy pan nie miał propozycji poprowadzenia angielskiego zespołu po tym meczu? Dla mnie takie zdarzenie, które mógłbym podkreślić, że ze mną po meczu rozmawiał jeden dziennikarz angielski i zadał mi jedno pytanie, jak ja oceniam publikę angielską. No, wspaniała.
nie zapytał mnie żadnym pytaniem o poziom, o grę Liverpoolu. A trener Bob Paisley miał grono dziennikarzy, którzy no, na pewno starali się mu zadawać jak to się stało? Trudne pytania, gdzie on w zasadzie no, niezbyt dobrze wyrażał się o naszej drużynie. Tak mi tłumaczyli. Niezbyt dobrze. Niezbyt tak. Dobrze. No, walczył chyba o swoją głowę, o swój cały prestiż, gdyż w wywiadach prasowych wypowiadał się, że no, rewanż to będzie Krwawa Niedziela, tak jak pisały wszystkie. No właśnie, nabówki, a co pisały gazety? Mirosław Kukiński obiecał, że ma gazety. Znaczy, ja nie mam gazet, mogę z pamięci powiedzieć, tak, że nawet się mógłby pomylić się, załóżmy w formach, mniej więcej to tak wyglądało. Defensywny poślik zatrudny do przełamania przez Liverpool, Daily Telegraph. Łódź pognębiła Liverpool, Guardian, przepadła długa droga zwycięstw Liverpoolu, Daily Mail. Widzę w pomyśli, to jest bardzo fair, cup, Daily Mail. Paisley obwinia, że dolegliwości Kenada Glisha spowodowały wyjście z Europy. Goodbye Europa. I to jest taki to jak gdyby tytuł, docinek do Paisleya, to jest twoja Łódź. Anfield w ataku serca. Trzy osoby w czasie meczu zostały odwiezione. Co widzieliśmy? Tak, panie Mirosławie, te tytuły są dość jednoznaczne. Pana nakrycie głowy jest również wielce oryginalne. Czy należy z tego wnioskować, że zmienia pan formację? No nie, nie. To są suweniry pomeczowe od policjantów angielskich. Myślę, że... Jest to nakrycie głowy właśnie. Są one na ale co, przestaną stawiać już na Liverpool? Proszę? Ci policjanci przestaną stawiać na Liverpool? No myślę, że nie. Jeżeli są prawdziwymi kibicami, to chyba nie. Proszę państwa, jeszcze jeden nasz rozmówca, jeden z młodszych zawodników w zespole, autor bramki, no, która w tym rozrachunku bardzo się liczyła. Wczoraj pan występował od początku spotkania i nieczęsto zdarzało się panu do tej pory grać w pucharowych meczach od samego początku, przynajmniej z takim rywalem. Jakie są pańskie odczucia? Przede wszystkim bardzo, bardzo wielkie. Wiesław Braga. Bardzo będę to mile wspominał, bo pierwszy raz występowałem na Wyspach. Naprawdę występ muszę zaliczyć do bardzo udanych, bardzo się cieszę. Proszę pana, zawsze mówimy w radiu, w telewizji, zachwycamy się wszyscy angielską ligą. Jak pan ocenia teraz angielski zespół na podstawie tych dwóch spotkań, które pan rozegrał? Ja chyba bardziej od angielskiej ligi bym się zachwycał angielską publicznością. Na pewno każdy tu z nas, z kolegów, którzy wszyscy tam byli, bardzo by sobie życzyli tego, żeby w Polsce publiczność była taka jak na Wyspach. Żeby po przegranym meczu pożegnać rywala właśnie tak, jak na to zasłużył. W taki sposób, jak na to zasłużył, żeby można było docenić także klasę rywala. Nie tylko swoją drużynę widzieć, ale także drużynę. Autorzy dwóch bramek w pierwszym meczu wczoraj na listę strzelców się nie wpisali. Miejmy nadzieję, że kolejne spotkanie, które będziecie... Przepraszam bardzo, oczywiście z rzutu karnego. Ale miejmy nadzieję, że ta dobre pasmo, pan Mirosław chyba w jednym spotkaniu pucharowym do tej pory nie zdobył bramy. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak. Że to, tym, który nie grał. Tak, że to dobre pasmo będziecie podtrzymywali podczas kolejnego występu. No, wolelibyście, żeby pierwszy mecz był w Łodzi czy na wyjeździe? No, zawsze jednak lepiej jest, jak jest pierwszy mecz na wyjeździe. Teraz tym bardziej, że już trudno wybierać, który z przeciwników jest lepszy. Teoretyczne rozważania są takie chyba każdego z kibiców. Dobra.